Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tym razem omawiam zadanie z ekonomii matematycznej z optimum konsumenta, gdzie mamy określić, jak wyglądają krzywe obojętności, czyli ująć je graficznie, oraz wskazać mamy koszyki m-preferowane. I teraz tak, na przykładzie możemy sobie to omówić, że mamy jakąś przestrzeń towarów, która jest w liczbach nieujemnych, w zbiorze liczb nieujemnych, posiada dwa wymiary, czyli są dwa dobra x1, x2 na przykład, i mamy dwie przykładowe relacje preferencji konsumenta zdefiniowane następująco. Koszyk X jest słabiej preferowany bardziej niż koszyk Y, gdy wartość tego koszyka pierwszego, tak zapisano matematycznie, czyli jakby po podstawieniu, daje wartość większą, ewentualnie równą wartości koszyka drugiego, też po podstawieniu konkretnych wartości. W drugim przypadku mamy podobną relację preferencji, tylko inaczej zapisano matematycznie, inna funkcja jakby występuje, inny sposób obliczenia wartości. I dla powyższych relacji narysować krzywe obojętności oraz wskazać koszyki m-preferowane w zbiorach, gdy koszyk m-preferowany pierwszy to składa się na niego koszyk dóbr x, który ma dwa elementy, dwa towary, i jednego towaru możemy nabywać w tym momencie od 0 do pewnej wartości a i drugiego towaru też od 0 do pewnej wartości b, gdzie obie te wartości są pewnymi stałymi, czyli jakimiś parametrami, których my konkretnie od razu nie znamy. Koszyk m-preferowany drugi też się składa z koszyka x, który ma dwa dobra. Oba są oczywiście nieujemne, tak jak tu widzicie, i zawierają się w trójkącie dochodowym, gdzie mnożymy i ceny razy ilości i to nie może przekroczyć pewnego dochodu, gdzie cena pierwszego dobra jest 1, drugiego 2, a dochód wynosi 3. Teraz, żeby to rozwiązać, my musimy w tym momencie ustalić koszyk, dla którego wyznaczamy przechodzącą przez niego krzywą powierzchnię obojętności. Generalnie, dla mnie powiedzmy, wiem, że to jest relacja preferencji, ale można to nazwać krzywą użyteczności, tutaj pewne wyrażenie jakby funkcji użyteczności, nie krzywej, przyrównujemy do jakiejś stałej, tak jak tu widzicie, C, i wtedy te koszyki, które spełniają to równanie, są indyferentne, czyli powiedzmy obojętne dla siebie. Czy my weźmiemy taki koszyk czy inny, ale dający wartość C, tej użyteczności, są dla nas obojętne, które z tych kombinacji byśmy zastosowali. Jeżeli teraz zwrócimy uwagę, że matematycznie jest to równanie koła okręgu o promieniu R, to co? Tutaj mamy x do kwadratu, tu jest x do kwadratu, czyli jakby tutaj to by był okrąg o środku 0, 0, bo to tak jak przypomnijcie sobie równanie okręgu o promieniu R i środku S. Jest taki wzór, oczywiście możecie to znaleźć czy w notatkach z liceum, czy w internecie. W tym momencie, jeżeli mamy x bez niczego, ale do kwadratu, i x2 też do kwadratu, można się domyślać, że tam jest minus 0 i tu C możemy traktować, że to jest równe R do kwadratu, czyli sam promień tego okręgu to pierwiastek z C, gdzie C to jest jakaś nieznana nam wartość stała, dodatnia, i wiemy, że w tym momencie ten okrąg jest tylko, jak zazwyczaj posiada całość, jest w tym momencie ograniczone tylko do pierwszej ćwiartki układów współrzędnych, dlatego że x1 i x2 to są wartości nieujemne, czyli występujące tylko w pierwszej ćwiartce. A więc jeżeli teraz będziemy zmieniać wartość C, otrzymujemy kolejne krzywe obojętności. Czyli tu na przykład mamy o pewnym C1, tutaj o C2, tu daje nam ta krzywa obojętności wartości C3, C4 i C5. Jakieś tam wartości, których my konkretnie nie znamy. I teraz, jeżeli chodzi o podpunkt B, czyli o naszą drugą relację preferencji, gdy my powiedzmy przyrównamy ten pierwiastek do pewnej wartości C, tak jak tutaj, i ten pierwiastek zrzucimy, to mamy x1 plus 1 razy x2 plus 1 równa się C kwadrat. I w tym momencie, jeżeli sobie wybierzemy dowolne wartości C, to powiedzmy osiągniemy taką funkcję tutaj, tak jak widzicie, wypukłą jako fragment literki U i one nam pokazują kolejne kombinacje x1 i x2. Na przykład tutaj jest najniżej położona przykładowa funkcja użyteczności, jako możemy powiedzieć, że to jest krzywa obojętności, bo ona pokazuje różne kombinacje x1 i x2, które dają ten określony poziom użyteczności. Potem tu jest wyższa krzywa obojętności, wyższa, wyższa, wyższa. Za każdym razem ona pokazuje wyższy poziom użyteczności i różne kombinacje x1 i x2. Ale to była dopiero element narysować krzywę obojętności. My mamy wskazać koszyki m-preferowane. Ja bym powiedziała, że nie tak nieładnie, że to dla mnie są po prostu koszyki bardziej preferowane od pozostałych. Jeżeli mamy właśnie w tej relacji, to musimy przyjąć w tej relacji drugiej, że C jest równe tej wartości, czyli w tym momencie tak, dobra. Aha, i teraz tak, jeżeli koszyki m-preferowane, pierwsza relacja mi mówiła, że to są wartości x1 i x2 do pewnego poziomu, czyli od 0 do pewnej wartości a i od 0 do pewnej wartości b. Generalnie daje to nam pole jakiegoś w tym momencie prostokąta, bo nie ma ograniczenia między x1 a x2, po prostu jednego do punktu A, drugiego do punktu B, czyli jest możliwa konsumpcja jednocześnie i pierwszego, i drugiego dobra, a więc znajdując się jak na najwyżej położonej krzywej obojętności, wybieramy taki koszyk, który pozwala nam na maksymalną konsumpcję zarówno i A, i B, bo wtedy ta wartość użyteczności jest jak najwyższa, co jest raczej sensowne. I teraz, jeżeli korzystamy dalej z naszej krzywej obojętności zapisanej w formie 1/4 okręgu, ale zawierająca się w równaniu dochodowym, jakie tutaj mieliśmy, zobaczcie, 1, 2 i 3, czyli x1 razy x1 plus 2x2 równa się dochód równy 3. Dlatego w tym momencie, zobaczcie, ma to pole trójkąta. Mamy te dwa punkty skrajne, gdzie równanie budżetowe tak nanosimy. I teraz, jeżeli rozważamy dwa punkty m-preferowane, czy ten punkt 3,0 skrajny, czy ten punkt około równy 0,5, to po podstawieniu do naszej funkcji użyteczności, jeżeli mamy 0,5, tu podstawimy, to mamy chyba tam 0 do kwadratu plus 1,5 do kwadratu, to chyba będzie nam dawało około 2,25, a rozważamy w tym momencie punkt 3,0, to jeden jest 3, drugi jest 0, to w tym momencie tutaj ten punkt drugi tutaj znajduje się, zobaczcie, na wyżej położonej krzywej obojętności, bo patrząc w ten sposób, tutaj leciałaby krzywa obojętności tu położona, ona się przesuwa ciągle na zewnątrz i kolejnym punktem, który dotknie, jest dopiero x0 tutaj 3,0. On jest jakby na dalej położonej na zewnątrz krzywej obojętności, czyli dającej wyższy poziom zadowolenia, bo teraz tutaj mówiłam, wartość była 2,25, a jeżeli podstawi x1 równy 3, x2 równy 0 do naszej relacji, to w tym momencie wychodzi 3 do kwadratu plus 0 do kwadratu, czyli 9, a więc można to tłumaczyć w ten sposób. Tutaj od tego punktu, który jest na naszym koszyku m-preferowanym, daje nam 2,25 wartość naszej krzywej obojętności, a tutaj daje 9. A więc zdecydowanie ten punkt znajduje się na wyżej położonej krzywej obojętności, czyli daje wyższy poziom użyteczności, a więc ten koszyk 3,0 jest bardziej preferowany. Teraz, jeżeli my dla relacji drugiej najtrudniej to jest nam narysować w tym momencie, najlepiej to w ten sposób, to jest trudniejsza funkcja matematycznie, bo tam wiadomo jest to okrąg, a tutaj trzeba przyjąć, że to jest jakaś wartość y w drugiej relacji preferencji. Gdy to przerzucimy tutaj, tak, dobra, narysujmy to w ten sposób. Druga relacja preferencji, jak wiemy, to są krzywe obojętności, które się układają w tym momencie, tak powiedzmy, w formie funkcji wypukłej. No i wiadomo, że ten punkt skrajny maksymalny najczęściej jest optymalny, bo on w prostokącie daje najwyższą wartość, ale tutaj mamy problem w przypadku tego ograniczenia budżetowego. I teraz tak, ograniczenie budżetowe zamyka się w x1 plus x2 równa się 3. Nasza relacja preferencji, jeżeli przyjmiemy, że jest równa wartości y, chcemy, żeby ona osiągała nasza relacja preferencji jako funkcja użyteczności traktowana, oczywiście nieformalnie, osiągała wartość najwyższą. Czyli musimy przyjąć, na pewno musi być uwzględnione ograniczenie budżetowe, czyli można z tego ograniczenia budżetowego stworzyć wzór na x1, czyli przerzucając te 2x2 na drugą stronę, podstawiamy to w tym momencie do naszej funkcji użyteczności i chcemy to maksymalizować, czyli naszą funkcję maksymalizować użyteczności, ale tylko od jednej niewiadomej, czyli x2. Czyli w tym momencie możemy albo licząc przez pochodne, albo przez rysowanie wykresu takiej funkcji, która posiada tylko jedną niewiadomą, możemy wyznaczyć wartość maksymalizującą tą funkcję, czyli najlepiej powiem Wam policzyć pochodną z tak określonej funkcji, biorąc pod uwagę, że jest to pochodna funkcji złożonej. Co do funkcji złożonej i jej pochodnej, na pewno na oddzielnym moim filmiku jest przypomnienie, jak się to liczy. I gdy pochodną z tej funkcji złożonej przyrównamy do zera, otrzymamy punkt, czy powiedzmy współrzędną x2, która nam daje wartość maksymalną dla y, czyli dla naszej funkcji, która jest odpowiednikiem funkcji użyteczności, i dla x równego 1/2 możemy po podstawieniu do naszej relacji tutaj otrzymać x1, który jest równy 2. A więc możemy powiedzieć, że tym koszykiem, który jest najlepszy, czyli daje najwyższą wartość funkcji użyteczności, w tym przypadku jest koszyk, który ma x1 równy 2, i x2 równego 1/2 i w tym momencie ten koszyk jest w tym momencie dla mnie najlepszy możliwy. I jak widać, on jest gdzieś zaznaczony tutaj, to jest dosłownie punkt styczności tej krzywej obojętności z równaniem budżetowym, tylko kwestia była wyznaczyć wartość tego koszyka, jaki ma współrzędną x1, a jako x2. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczenia na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszych uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.